Uważam, że to była kampania o kobietach i dla kobiet. Po raz pierwszy w historii tak głośno było o postulatach kobiet. Część opinii publicznej cieszyła się, że tych kobiet jest o kilka więcej, to jest dokładnie 5 mandatów więcej. I to jest raczej lekcja dla polityków i dla osób, które podejmują decyzje na szczytach partii politycznych, żeby wyciągnąć wnioski z tego, jak kobiety głosowały i dlaczego tak głosowały. Jesteśmy kilkanaście dni po wyborach parlamentarnych 2023 roku. Zmienia nam się skład Sejmu. Widziałyśmy tutaj, mówię widziałyśmy, bo jesteśmy we dwie kobiety, jak przebiegała tegoroczna kampania, jak przebiegało namawianie do głosowania wiele kobiet i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja nazywam się Agata Kępa, witam Was bardzo serdecznie na kanale lub bezpośrednio. A moją gościnią jest Agnieszka Komisarska. Cześć. Bardzo mi miło, cześć. Już zapowiedziałam, jaki będzie ten główny temat naszej rozmowy. Właśnie podczas tegorocznej kampanii wyborczej, wydaje mi się, że taką najgłośniejszą profrekwencyjną kampanią były właśnie te akcje związane z kobietami. Można było zobaczyć różne działania, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Związane z najczęściej też znanymi osobami, znanymi kobietami, które namawiały do głosowania. Kobiety w polityce, głosuj na kobietę, kobiety na wybory. Bardzo dużo było różnych, czy to profili, czy to różnych działań. Czy wybory w 2023 roku miały kobiecą twarz, czy po prostu trochę mniej męską niż zwykle? Uważam, że to była kampania o kobietach i dla kobiet. Po raz pierwszy w historii tak głośno było o postulatach kobiecych z jednej strony, czyli na tym poziomie partyjnym partii politycznych dostrzegły kobiet. O to zabiegały też ważne polityczki, żeby te postulaty kobiece znalazły się w programach partii, to z jednej strony, a z drugiej strony widać było znaczący wzrost obecności kobiet na listach wyborczych, o czym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. I to jest ten jeden aspekt, że partie polityczne wyciągnęły jakieś wnioski z tego, ze wszystkich badań, które się pojawiały, o tym, że kobiety mogą zmienić bieg tych wyborów, mogą przesądzić o ich wyniku. No i finalnym podsumowaniem i taką namacalną wręcz informacją była informacja o frekwencji. Frekwencja wśród kobiet przewyższyła frekwencję wśród mężczyzn. I była to w ogóle rekordowa frekwencja, wynosząca 73,7% kobiet, 73% mężczyzn. W poprzednich wyborach parlamentarnych, dla porównania, w 2019 roku frekwencja ogółem wyniosła 61%. I to też była rekordowa frekwencja. Więc widzimy tutaj znaczącą zmianę i znaczącą mobilizację. I to jest takie najbardziej namacalne podsumowanie, że te profrekwencyjne kampanie miały sens i one przyniosły oczekiwany skutek. Badania socjolożki.pl wskazują na to, badania, które były stworzone na potrzeby kampanii Kobiety na Wybory. Takie podsumowujące kampanie, dziewczyny chciały zbadać, czy ta kampania, jedna z większych kampanii w tych wyborach, czy one przyniosły naprawdę taki oczekiwany rezultat i czy to faktycznie przełożyło się na ten wynik. No i z tych badań wyniknęło, że 65% kobiet spotkało się z jakąkolwiek kampanią profrekwencyjną i 70% Polaków uważa, że kampanie profrekwencyjne miały wpływ na wynik wyborów. Więc widzimy tutaj, że są bardzo duże liczby. Więc najprostsze, oczywiście namacalne jest, tak jak mówię, finalna frekwencja. Natomiast no, nie da się zaprzeczyć, że miało to duży wpływ. Tak, w ogóle ta frekwencja z każdej perspektywy jest tak naprawdę po części zaskakująca, ale też bardzo napawająca optymizmem, bo jest ona rekordowa. Jeszcze jak spotykałam się wcześniej z tymi wszystkimi sondażami, myślę, że nie tylko ja, no to ta frekwencja tak naprawdę oscylowała wokół 60 kilku procent, czyli przypominała te frekwencje, czy to z poprzednich wyborów parlamentarnych, czy z wyborów prezydenckich w 2020 roku. No tutaj po raz pierwszy przekroczyliśmy 70%, no i jednocześnie kobiety chętniej poszły na wybory niż jeszcze
Jakiś czas temu to miało miejsce, zwłaszcza, że sondaże też pokazywały, że sporo kobiet w ogóle się zastanawia, czy brać udział w wyborach. Więc tak jak mówisz, to jest na pewno spory sukces też tych wszystkich kampanii. To też leżało u podstaw wielu z tych kampanii prezydenckich skierowanych do kobiet. Jeżeli dobrze pamiętam, 100 dni przed wyborami Ipsos zrobił takie badania, które miały właśnie wskazać i zbadać, czy kobiety chcą brać udział w tych wyborach. I z tych badań wyszło, że kobiety, młode kobiety, 18-39 lat, 45% z nich nie zamierzało w ogóle wziąć udziału w wyborach. Czyli blisko połowa młodych kobiet jeszcze parę miesięcy przed wyborami nie widziała w ogóle potrzeby ani chęci zaangażowania się w jakikolwiek sposób. No i widać, że partie polityczne też dostrzegły ten problem, zmieniając troszeczkę czy dopasowując swoje postulaty i też kierując tą kampanię bardziej do kobiet, bo w kampanii dostrzegalne, szczególnie na koniec, były takie ruchy bardzo skierowane do kobiet. Koalicja Obywatelska przeprowadziła szereg spotkań tylko do kobiet, też pod hasłem Kobiety na wybory. Posłanki jeździły, spotykały się z kobietami, poruszały tematykę kobiecą. Podobnie Lewica dostrzegła ten problem i go zaadresowała, i też była oddzielna konwencja Siła Kobiet, która była organizowana przez Lewicę, i ona też dotyczyła tylko problemów kobiecych. Nie widać było takich ruchów w poprzednich kampaniach, no i to jest duża zmiana. Z jednej strony to jest duża zmiana, ale z drugiej strony, czy widzimy to w wynikach? Czy kobiet w tym roku w parlamencie zasiądzie więcej niż jeszcze w poprzednich kadencjach? Czy te wszystkie kampanie, ruchy partii przyniosły efekty nie tylko jeśli chodzi o samą frekwencję, ale już tak szerzej? Czy to jeśli chodzi o ułożenie kobiet na listach, czy jeśli chodzi już o kandydatki, które zostaną posłankami? No i to jest właśnie pytanie, czy to jest, jak należy na to patrzeć? Jak na to patrzeć? Bo już po wyniku wyborów, po ogłoszeniu wyników, pojawiły się takie głosy analityków, które były zupełnie rozbieżne. Część opinii publicznej cieszyła się, że tych kobiet jest o kilka więcej, to jest dokładnie 5 mandatów więcej. Natomiast druga część mówiła, jak to? No, tych kobiet nadal nie jest dużo. To będzie mniej więcej odwzorowanie 30% w Sejmie. 136 posłanek znajdziemy w nowej kadencji w ławach sejmowych. No i ja na to patrzę bardziej optymistycznie, widząc, że szklanka jest do połowy pełna, ponieważ jest to zmiana na plus. Te 5 mandatów, które będą miały być może większą siłę ze względu na to, że obecna opozycja demokratyczna, jak lubię sobie mówić, będzie tworzyła rząd, wobec czego te mandaty będą miały po prostu większe przełożenie i bardziej realny wpływ na decyzje podejmowane w parlamencie. Ja tu lubię przez ten pozytywny, optymistyczny pryzmat patrzeć i widać też tę zmianę historycznie. W 2011 roku wprowadzone zostały parytety na listach, czyli 35% kobiet musi znajdować się na listach, co najmniej. No i ta zmiana jest dostrzegalna. W 2007 roku, dla porównania, 23% na listach było przeznaczone, miejsc na listach było przeznaczone dla kobiet, natomiast w momencie wprowadzenia parytetów to było 43%. Więc widzimy tutaj dużą różnicę. No i oczywiście, tak jak wspomniałaś, no nie tylko miejsca na listach się liczy, nie tylko ilość tych kobiet na listach, ale także miejsca, które zajmują. Albo przede wszystkim. Właśnie. Właśnie, jak to wyglądało w przypadku tegorocznych wyborów? Z jednej strony, tak jak mówisz, od 2011 roku mamy w Polsce tak zwane parytety, czyli zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn na liście wyborczej nie może być mniejsza niż 35% wszystkich osób kandydujących. Ale z Dokładnie. drugiej strony wiemy, że niektóre miejsca są dużo bardziej biorące, są bardziej wyeksponowane, zwłaszcza przez liderów i liderki konkretnych list, którzy po prostu mają zwykle większe dofinansowanie z konkretnej partii na prowadzenie kampanii i osobom z dalszych miejsc jest się ze względu na to między innymi trudniej dostać do Sejmu. Jak to wyglądało w tym roku? Czy te kobiety w trakcie kampanii były widoczne też poprzez ekspozycję na listach, ile było kobiet na jedynkach?
Tutaj mamy dwa różne badania, ponieważ wyniki tego, jaki był odsetek kobiet na listach i tego, jaka była ilość jedynek na listach, są odmienne. Jeżeli chodzi o odsetek kobiet na listach, największy parytet miała Lewica. Najwięcej kobiet wystartowało z list Lewicy. I tam ten parytet był blisko 50%. Natomiast jeżeli chodzi o jedynki, najwięcej jedynek miała Koalicja Obywatelska i to było 41% jedynek. Są też takie statystyki, które mówią o tym, że nie tylko jedynki należy wliczać w tą taką ogólną pulę miejsc biorących. Można wliczać w to też trójki, czyli pierwsze 3 miejsca i miejsce ostatnie. No i tutaj też, jeżeli podliczymy tą statystykę, to też Koalicja Obywatelska wiedzie prym i miała najwięcej tych miejsc biorących dla kobiet przeznaczonych. Tak, no tutaj się zgodzę z tym, żeby nie wliczać tylko tych jedynek, zwłaszcza, że te wybory też były pod tym względem inne niż poprzednie, bo rekordowo dużo było mijanek, czyli osoby, które zajmowały drugie bądź dalsze miejsce na liście, wyprzedziły jedynkę z listy w danym okręgu. No i mieliśmy ten przypadek, czy to Kariny Bosak, taki dosyć znany, czy przypadek Darii Gosek-Popiołek z Krakowa, kiedy obie kandydatki zostały posłankami, pokonując jedynki, i te męskie jedynki, czyli Korwin-Mikke i Maciej Gdula, nie weszli do Sejmu, chociaż wcześniej też już w nim zasiadali. Także pod tym względem też myślę, że to były po prostu świadome wybory obywateli i obywatelek. Większe znaczenie było też dalszych osób na listach. Niemniej jednak tutaj bardzo ważna jest ta też ekspozycja. Po prostu na górze list, nawet już jeśli, nawet niekoniecznie jeśli chodzi o samą jedynkę, ale żeby w jakiś sposób starać się te szanse wyrównywać, zwłaszcza, że te miejsca też ciągną ze sobą wiele, wiele innych potem konsekwencji. Czy Tak jak są właśnie. wspominasz, to nie tylko to, że ktoś się dostanie do parlamentu, jest to istotne, ale też to, jaki budżet jest przeznaczony na kampanię. Tak. Wyższe miejsce na liście, tym ten budżet zazwyczaj jest wyższy. A jakie są inne sposoby na wyrównywanie szans ze względu na płeć? Jak układać listy? Bo one rzeczywiście dawały równe szanse kobietom i mężczyznom. Też się spotykałam z różnymi propozycjami. I dlaczego właśnie w Sejmie w tym roku mamy mimo wszystko ponad 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet będzie ich zasiadało? Czy tutaj te parytety są wystarczające, czy jeszcze w jakiś sposób należałoby to prawnie regulować? Wydaje mi się, że to raczej zmiana świadomości tutaj jest najistotniejsza i zmiana takiego postrzegania kobiet. No ja postrzegam duże zmiany na plus, jeżeli chodzi o obecność kobiet ekspertek w debacie publicznej, chociaż nadal to nie jest wystarczająco. W 2022 roku, według badań IMM, kobiet w programach publicystycznych było tylko 21% takich kobiet, które występowały w roli ekspertek. No i tu jest trochę ta zmiana, którą tak namacalnie widać, że tych kobiet jest nadal dużo mniej niż mężczyzn. Wobec tego też kobietom ciężej się utożsamiać z jakąś jedną opcją, bo one po prostu nie widzą reprezentantek swoich Tak. w mediach czy w debacie publicznej. Nie widzą takich osób, do których mogłyby się odnosić. Więc im większa ta reprezentacja kobiet w parlamencie, tym myślę, że ta tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać, bo te kobiety też no, aktywnie występują. Jest dużo takich posłanek, które teraz dostały się i były posłankami w poprzedniej kadencji i mają dosyć dużą taką visibility. I myślę, że teraz też jest parę świeżych, które będą mogły pokazać się od najlepszej strony i cały czas zwiększać tą świadomość, że uczestnictwo kobiet w polityce jest ważne, że polityka nie jest takim tematem, którym kobiety nie powinny się interesować, czy też nie chcą się interesować, bo to często pokutuje takie przekonanie, że kobiety, że polityka nie jest dla kobiet. Natomiast no, kobiety tak samo powinny uczestniczyć w polityce jak mężczyźni, bo tak samo polityka na nich ich dotyczy. Więc tutaj myślę, że taka zmiana świadomościowa jest istotna, no ale też widzę, że małymi kroczkami jednak zmierzamy coraz większej reprezentacji. No, ideałem by była reprezentacja 50 na 50, tak żeby
kobiety i mężczyźni byli porówno reprezentowani. No tutaj jest jeszcze trochę do zrobienia. To jest właśnie sygnał dla tych wszystkich organizacji, które były włączone w akcje profrekwencyjne, że robicie dobrą robotę i róbcie ją dalej, no bo jest jeszcze o co walczyć. To z pewnością, chociaż na pewno widzimy też jakieś zmiany. Z jednej strony tych kobiet jest wciąż mało, co na przykład było widoczne na debacie w telewizji polskiej, czyli tej największej debacie, że tylko jeden komitet zdecydował się na reprezentację w postaci kobiety, czyli lewica. A z drugiej zaś strony, jak patrzymy na liderów i liderki, to znowu tylko lewica gdzieś na czele ma kobiety, no bo tutaj mamy do czynienia z 6 liderami i liderkami, porówno 3 mężczyzn, 3 kobiety. Inne partie jednak mają bardziej męskie twarze, co też cały czas jest widoczne, chociaż generalnie tych kobiet w kampanii na pewno było więcej, co też, tak jak cały czas podkreślasz, pokazują badania. Czy zatem możemy już mówić o takiej równości szans i równości reprezentacji, jeśli chodzi o zróżnicowanie płciowe, czy tak jak też mówisz o tych powolnych takich kroczkach, czy my dopiero te kroczki jeszcze musimy w ciągu kolejnych lat robić, żeby rzeczywiście to się wyrównało? Z mojego punktu widzenia, to teraz właśnie obserwujemy, jak bardzo ten głos kobiet będzie faktycznie słyszalny. I to, co wspomniałaś, na debacie była tylko jedna kobieta. I tak uważam, że to był duży plus dla lewicy, że odważyła się wystawić tę kobietę, która bardzo dobrze w tej debacie wypadła. Natomiast widzimy też smutne obrazki z ostatniego tygodnia, gdzie u prezydenta Dudy kobiety były w znaczącej mniejszości na spotkaniach z partiami, które brały udział w wyborach. No w niektórych z tych grup nie było kobiet wcale. Tak. Więc no tutaj widzimy na obrazkach, że tych kobiet nadal nie traktuje się tak poważnie, jak chciałybyśmy być traktowane. No i to jest szczególnie smutne w kontekście tak wysokiej frekwencji wśród kobiet, więc mam nadzieję, że partie jeszcze obecnej opozycji zreflektują się i będą odważnie pokazywać kobiety. I że kobiety też będą obecne w rządzie, mam nadzieję, równej reprezentacji wobec mężczyzn. Mówisz o tych obrazkach z ostatnich dni poprzedniego tygodnia, kiedy to właśnie w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudy odwiedzały poszczególni przedstawiciele i przedstawicielki danych partii. No i rzeczywiście tu była znowu ta nadreprezentacja mężczyzn, w niektórych przypadkach w ogóle tych kobiet nie było. Czy zatem wydaje ci się, czy może wręcz przeciwnie, że kobiety, które zostały tak wywołane trochę w trakcie tej kampanii wyborczej, to były tylko populistyczne hasła, i teraz przejdziemy znowu do bardziej patriarchalnego podejścia w polityce i wrócimy do tych starych realiów? Czy ta zmiana, która zaszła w trakcie tej kampanii, która też pokazywała kobiecą siłę, będzie taką realną zmianą i tych kobiet będzie więcej? No szczerze mówiąc, to ja mam taką nadzieję. No i to jest raczej lekcja dla polityków i dla osób, które podejmują decyzje na szczytach partii politycznych, żeby wyciągnąć wnioski z tego, jak kobiety głosowały i dlaczego tak głosowały. Bo tutaj widzimy względem poprzednich wyborów spadki, które można bardzo łatwo połączyć z pewnymi wydarzeniami, które nie podobały się kobietom. I można też zauważyć pewne wzrosty dla innych partii. Więc tutaj pytanie, czy partie polityczne będą umiały wyciągnąć wnioski z tego, w jaki sposób te głosy się rozłożyły. No No i czy właśnie będą tutaj później powiedz. miały dojść do porozumienia, tak? No bo to nie jest tylko Tak. kwestia podejmowania jednostronnych decyzji. Tutaj będziemy mieli koalicję partii, które na pewno wiele kwestii jest dla nich wspólnych, natomiast są też pewne kwestie ważne dla kobiet, takie jak na przykład aborcja, gdzie te postulaty się rozmijają w przyszłej koalicji, więc zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Właśnie powiedziałaś o tych różnych przesunięciach, które następowały. No chociaż z jednej strony nie mamy tutaj w pełni jakichś jasnych wyników, bo jednak wybory są tajne, ale możemy to obserwować na podstawie różnych sondaży i badań, które były robione. Jak wyglądałby polski parlament, gdyby o jego składzie zadecydowały w tym roku wyłącznie kobiety? No i wiemy, że mamy do czynienia z różnicą. Wiemy, że kobiety mają inne potrzeby niż mężczyźni. Przynajmniej to wychodzi właśnie
też poprzez głosowanie. Skąd bierze się ta różnica i jakie kwestie, no tu już też wspomniałaś między innymi o tej aborcji, dla kobiet były szczególnie ważne w tej kampanii? Parlament by to wyglądałby inaczej. Jest taka tendencja, i ona nie jest tylko tendencją w Polsce, to jest tendencja ogólnoeuropejska na pewno. Nie wiem, jak wyglądają statystyki ogólnoświatowe. Natomiast kobiety mają poglądy bardziej liberalne niż mężczyźni. I to też wyszło w exit polach, które badały preferencje kobiet i mężczyzn. Gdyby głosowali tylko mężczyźni, PiS rządziłby z Konfederacją z 240 mandatów by zdobyli, natomiast gdyby głosowały tylko kobiety, bez żadnego problemu 260 mandatów zdobyłaby opozycja. Więc widzimy tutaj dosyć dużą rozbieżność, ale to nie jest tendencja tylko z tych wyborów, ponieważ bardzo podobne wyniki obserwowaliśmy w wyborach do Europarlamentu z 2019 roku i bardzo podobne też wyniki. Znaczy, no, o ile możemy mówić tutaj o podobieństwie takim jeden do jednego, bo są inne wybory, natomiast w wyborach prezydenckich też znacznie większym poparciem cieszył się zresztą w Bosach wśród mężczyzn, natomiast mniej kobiet potrafił do siebie zachęcić. Podobnie też było właśnie w wyborach do Europarlamentu i tam była bardzo ciekawa rozbieżność, ponieważ w grupie wiekowej 18-30, zdaje się, 18% poparcia wśród mężczyzn zdobywała Konfederacja, natomiast 18% analogicznie wśród kobiet zdobywała Wiosna. Wobec czego widzimy, że to są dwa różne bieguny. Tak. No i to jest kwestia analizy socjologicznej, no bo to nie jest, mówię, problem tylko w Polsce, tylko widzimy po prostu taką tendencję, że kobiety mają bardziej liberalne poglądy, są bardziej otwarte na zmiany, natomiast mężczyźni wolą trzymać się tych starych, konserwatywnych często zasad, no, które nie do końca są już przystające do rzeczywistości, która nas otacza. Pewnie też dlatego, nawet jeśli kobiety nie głosowały na kobiety, to na pewno się przyczyniły do tego, jak będzie wyglądał przyszły rząd, bo widzimy taką ogólną też tendencję, bardziej lewicowo-liberalną po tych wyborach, ale też zakładając do tego ten ogrom kobiecych głosów, no to na pewno to też przechyla szalę właśnie w stronę tej opozycji liberalno-lewicowej. Tak, dokładnie, dokładnie. A dlaczego tak w ogóle my mówimy o tej kobiecej reprezentacji? Dlaczego ten temat został podjęty w trakcie kampanii wyborczej, podczas wyborów? Czy ta kobieca reprezentacja jest ważna dla demokracji bezpośredniej? I czy ten temat powinien być cały czas dalej obecny w debacie publicznej? No, według mnie to jest konieczność, bo inaczej nigdy nie osiągniemy tego spodziewanego 50 na 50. Dlaczego kobiety powinny być w parlamencie? Ponieważ nikt nie będzie lepiej prezentował kobiet niż same kobiety, nikt nie zrozumie potrzeb i problemów kobiet, tak jak rozumieją je kobiety. No, największym absurdem tej kadencji, która się już kończy, był zespół do spraw opieki okołoporodowej, w którym zasiadało pięciu panów i byli to panowie zdecydowanie z bardziej środowisk konserwatywnych. No i to jest pewien absurd. No jak panowie, oczywiście nie bronię tutaj możliwości wypowiadania się, czy też jakiejś kwestii towarzyszenia, no panowie również mogą uczestniczyć porodach, natomiast opieką okołoporodową raczej bym się spodziewała, że zajmą się kobiety, lekarki, pielęgniarki, kobiety, które mają do tego po prostu kompetencje, żeby wypowiadać się w tych tematach. No, myślę, że mężczyzna, mimo całej swojej chęci, no, nie zrozumie, co to jest znieczulenie przy porodzie. No, tutaj jest wiele kwestii, które są automatycznie, no, kobiety lepiej zrozumieją pewne rzeczy i będą na pewno wiedziały, jak je uregulować. No i właśnie to jest taki jeden z przykładów, gdzie ta obecność kobiet po prostu jest koniecznością, bo jest bardzo dużo tematów społecznych, gdzie kobiety
mogą stanowić po prostu źródło pewne odniesienie, no i też źródło wiedzy, jak na przykład opieka okołoporodowa. No tutaj też jakby siłą rzeczy są kwestie, które ze względu na biologię, jakieś kwestie fizjologiczne są związane z tą płcią biologiczną, więc tutaj kobiety będą siłą rzeczy wiedziały na ten temat więcej i te kwestie będą ich bardziej dotyczyły. Jest to właśnie między innymi kwestia porodów, opieki okołoporodowej, ciąży itd. No i też widzimy nie tylko na podstawie tej kampanii, ale tak naprawdę czy to licznych protestów, czy w ogóle wypowiedzi kobiet, że kobiety się wypowiadają na ten temat, mają dużo do powiedzenia, to już niezależnie od tego, po której stronie jest ich światopogląd, to są kwestie, które jednak pobudzają tutaj do głosu, bo bezpośrednio dotyczą właśnie kobiet. Tak, i tutaj też mogę ad vocem dodać, że na przykład tam, gdzie kobiet jest więcej w ogóle w partiach, no Lewica jest taką partią, gdzie jest, na listach był parytet, więc załóżmy, że to jest partia, gdzie tych kobiet jest dużo i one mają naprawdę prawo głosu i prawo mówienia i decydowania o tym, co będzie w programach i tak dalej, no to widać, że w programie Lewicy bardzo dużo było kwestii związanych właśnie z typowo kobiecymi sprawami, typu walka z ubóstwem menstruacyjnym. No, Tak. panowie oczywiście mogą próbować walczyć, natomiast no, nie zrozumieją empirycznie, co to tak naprawdę Tak, oznacza. tak, tak. I często właśnie głosy, które pojawiają się przeciwko takim akcjom jak różowa skrzyneczka, no to są raczej głosy męskie. Ja nie słyszałam osobiście żadnej kobiety, która by się jakkolwiek przeciwko temu pomysłowi buntowała. No, to zrozumiałe. Tak. Tak, myślę, że to są takie małe kobiece rzeczy, które my jako kobiety doceniamy i to nawet czasami mogą się wydawać totalnymi głupotami, a z drugiej strony dla kobiet to jest bardzo wielka zmiana. Tutaj może tak anegdotycznie powiem, że w mieszkaniu, w którym teraz mieszka mój brat ze swoją żoną już, największą pozytywną zmianą było to, że znalazł się kosz na śmieci w toalecie i mój brat totalnie nie rozumiał, o co mi chodzi, dlaczego ja jestem tym tak zachwycona. No i to właśnie jest szereg takich małych, różnych czynników. No i tu pod kątem właśnie biologicznym po prostu jednak też część problemów będzie dotyczyła tylko kobiet, ale zresztą nie tylko pod tym kątem, bo cały czas jednak statystyki pokazują nierówności na wielu, wielu poziomach, między innymi jeśli chodzi o nierówność płac, nierówność osób na stanowiskach kierowniczych i tak dalej. Więc na pewno łatwiej jest o reprezentację kobieco, właśnie w tym momencie, że to kobiety będą dalej mówiły o tych problemach. Jasne, to jest temat na osobną dyskusję, ponieważ Tak, tutaj tak. można dużo wymieniać problemów, o których panowie często po prostu nie myślą, bo nie muszą, bo ich to nie dotyczy. No i idąc poziom wyżej, no to też przekłada się na pewne zmiany legislacyjne i na pewne zmiany społeczne, wobec tego ta reprezentacja kobiet jest po prostu koniecznością. Myślę, że tym tutaj akcentem będziemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za przytoczenie tak naprawdę też szeregu danych na temat tej kampanii. Widzimy zmiany, które zachodzą, jednak nie jesteśmy jeszcze na tym etapie całkowitej równości, jeśli chodzi o reprezentację. Niemniej jest ona dużo bardziej równa, dużo bliższa równości niż to miało miejsce jeszcze 4 lata temu, czy podczas nawet poprzednich wyborów do innych różnych organów. Więc te wybory miały w dużej mierze kobiecą twarz, przynajmniej tak właśnie mi się wydaje na podstawie też tych różnych analiz. Bardzo dziękuję za rozmowę.